teren znowu. Co prawda powinniśmy zostać w mieście, bo trwa bitwa lwańska, 28 luty. Jutro kontratak niemiecki w nocy. Ale kręciliśmy o tym film ostatnio, o wieży w kościele w Mniegoszczy, więc dzisiaj piękna pogoda, wracamy do samolotów. Jedziemy do Godzieszowa ponownie. Chciałem Państwu opowiedzieć historię pewnego samolociku, co do którego miałem sporo wątpliwości. W tej chwili nabieram pewności, że rzeczywiście sytuacja miała miejsce. No, niewiele tam jest do pokazania, ale historia jest ciekawa. Także kierunek Godzieszów i trzeci już samolot z kilku, który tam został zastrzelony. Właściwie było na linii frontu. To jest ta kolonia Szichar. Ja wspominałem o tym, kolonia dzisiaj to przyłączona miejscowość, czy kolonia przyłączona do Godzieszowa. Ale tutaj właśnie przebiegała linia frontu. Po prawej stronie pozycje rosyjskie, po lewej niemieckie. W drodze do miejsca samolotu przechodzimy koło rzeczki Czernej Małej i zobaczcie, piękny przykład pracy boberków, bo tutaj dość mocno działają te gryzonie, ssaki gryzonie, żeremie przerwane, woda sobie swobodnie przepływa, a tutaj podniesiony poziom wody i cały ten rejon oblany. Z tym, że to jest to, co mi się nie podoba w pracy bobrów. Popatrzcie Państwo na ten las, nie? Tu kiedyś były piękne, zielone drzewa. Co z tym zrobiły bobry? To wszystko trzeba regulować i kontrolować, nie? Bóbr nie jest, z tego co wiem, dzisiaj zwierzęcie pod ochroną. Jest dopuszczalny odstrzał prawdopodobnie. No i człowiek powinien ingerować w tym momencie. Idziemy tam. Musimy przekroczyć rzeczkę.
gdzie będzie dalej. Wiesz, gdzie jedziemy? Tam, gdzie ta ambona. Pójdziemy w ten sposób, przez pole. O. Wypada zacząć naszą opowieść, bo zmierzamy w tamtym kierunku. Jak operator obróci, tylko że pod słońce będzie słabo widać, idziemy w kierunku tej ambony. Nie wiem, czy ją zobaczymy. Tam przypuszczalnie leżał wrak naszego samolotu. Ale dwa słowa o miejscu, gdzie jesteśmy. Jeszcze raz przypomnę, to jest zachodni skraj Godzieszowa. Tam w głębi widać domki tej dawnej kolonii Szichar. To jest obecnie zachodni skraj wsi Godzieszów. To pole tutaj, właściwie ta linia tego pola i autostrada za nami, to był pas neutralny pomiędzy stanowiskami, pomiędzy pozycjami niemieckimi i rosyjskimi. Z tamtej strony, tam gdzie mamy las, tam się ciągną linie okopów pozycji niemieckich po kontrataku, właśnie który się zaczął jutro w nocy, czyli 1 marca. A tu z tej strony właściwie pas tej autostrady, obok której przechodziliśmy, i za nimi głębokie transzeje ciągnące się wzdłuż pozycje sowieckie. Nawiasem mówiąc, ta autostrada wybudowana jakieś 10-15 lat temu, co ciekawe, ona została uwidoczniona na niemieckich mapach z lat 30., końca lat 30., jako projektowana nitka, czyli właśnie ta wybudowana nitka przebiegła po niemieckich trasach, po niemieckich planach. No w każdym razie idziemy tam w kierunku ambony. Przejdziemy przez pole. Dziki tak zbuchtowały. Nie zniszczymy tutaj nieużytków, tak myślę. Nieużytków. Nie zniszczymy tutaj upraw. Przepraszam za wyrażenie. Zbliżamy się już do tego miejsca upadku. A od czego wszystko się zaczęło? No jak to już zwykle bywa w moich opowieściach, sporo lat temu, penetrując okolice, szukając tutaj pamiątek wojennych, spotkałem pewnego starszego pana w lesie. Spotkałem starszego pana. To był okres już taki przedjesienny. Wybrał się traktorkiem z pobliskiej Bielawy na grzybki. No, zobaczyć grzybki, jakieś tam pozbierać jakieś gałęzi. No i zagaliliśmy rozmowę. Dzień dobry. A są grzyby? A no jeszcze nie, ale co, a co pan tutaj? A ja to i to. No, a pan? A ja przyjechałem właśnie poszukać grzybów. No ale jak to zwykle bywa, w takich momentach zapala mi się żółte światełko, ponieważ nie tyle ostrzegawcze, ile takie intuicyjne, które sugeruje mi, żebym spróbował nawiązać bliższy kontakt, być może czegoś się dowiem. Bo tacy starsi ludzie są zazwyczaj skarbnicą wiedzy i okazało się to strzałem w dziesiątkę. Piękna ambona. Wiem, czyje to dzieło. Znam pewnego pana z Godzieszowa, którego nawiasem mówiąc też spotkałem ładnych parę lat temu, który nawiasem mówiąc też mi opowiadał o pewnym samolocie, nie? Pan jest myśliwym, no nieważne. Piękna konstrukcja, solidna. Ale wracając do pana, do starszego pana. Pan Franciszek Kopaczyński, bo o nim mowa. Repatriant, który przyjechał tutaj aż z Buczacza, z Galicji, pogranicze Galicji, Wołynia, Podola,
tam z głębokiej Ukrainy, przyjechał tutaj na ziemię odzyskane i opowiedział mi swoją historię, na temat której nakręciliśmy osobny odcinek. Zapraszam, z Buczacza do... Jak on się nazywał, ten film? No, w każdym razie w Opowieściach Łużyckich, pan Franciszek Kopaczyński, jest filmik opowiadający historię życia tego pana. I zapraszam państwa na krótki fragment, którym opowiedział mi o samolotach. Strasznie było podminowane. Tu samolot, bo ja tutaj samolot, tu był samolot. No właśnie, tam ja chodziłem właśnie tutaj, bo to ten proch był taki. Ja nie wiem dlaczego, z czego to ten proch. Tego co paliliśmy, to jak świecamy tego, byśmy chłopaki byli. No i tam był dobry samolot. Koło wioski, za wioską. Czyli w drugim miejscu to był jakiś drugi samolot, tam gdzieś za wioską. W tamtym rejonie. Jak zaraz wioska, kościół, droga. Wiem. I troszkę dalej, ten samolot odnaleźliśmy, tak, już zlokalizowaliśmy. To był rosyjski, rosyjski samolot. Tak. Do Gudziszowa? Tak. To tak, właśnie tam ten samolot. Tak, to wiem, tak. Tu i tutaj. I tu był drugi samolot tutaj koło autostrady. Nie pamiętam, czy był. Ale tych dwa to tak byłem. I w tym, w tym dużym dole tutaj prawdopodobnie wybuchł. Ale tutaj wszystko było. Pamiętam, był, ja wiem, czy to niemiecki tego, rozwalony było wszystko. Tego. On spadł tego. Bo tamto koło wioski to cały był. Rozwalali panie tego. Ludzie rozbierali też po wojnie, tak. No więc tak, jak słyszeliście państwo, samoloty dwa. Samolot jeden przy drodze z kościoła w Bielawie do lasu. Już oczywiście zbadany teren. I samolot drugi. Samolot, z którym miałem potężny problem, ponieważ ja wiedziałem, o którym miejscu mówi pan Franciszek. Ponieważ ja tutaj zawitałem, zobaczyłem to miejsce i właściwie tutaj nie było śladu po niczym. Ja założyłem, że to jest albo lej po bombie, albo jakieś takie wysadzisko amunicyjne, no z pól pozbierane, bo na skrajach pól bardzo często w tych rejonach walk, przecież mnóstwo tego żelastwa się walało i nie wypałów nawet. Saperzy po wojnie zbierali to do kupy i bum. No ale okazuje się, że pan Franciszek, a zakładam relację z tobą, bo proszę państwa, tutaj tu nie może być pomyłki, nie? Jeżeli człowiek, który tu przyjechał w 1946 roku, opowiada o tych wszystkich historiach, z którymi miał do czynienia i pamięta sprawę jedną, mówi o dwóch samolotach, tutaj nie ma pomyłki, pokazuje dokładnie, jeden był tam, a drugi był tu. Proszę pana, czy panu się to podoba, czy nie? Tak było. I ja zakładam, że tak właśnie było. Zapraszam w to miejsce. Właśnie jesteśmy przy tym miejscu.
musimy się tu przebić. Przekopać. Jesteśmy na miejscu. Potężny lej. Cylindryczny, okrągło, średnicy jakichś no, 10 metrów, głębokości do 4 metrów nawet. Proszę zobaczyć. To nie jest typowe miejsce, gdzie typowy wygląd miejsca po upadku samolotu. No chyba, żeby się wbił, eksplodował, rozbija się w drobny mak, no i wtedy tak. Ale z tego, co opowiadał pan Franciszek, samolot był bardzo zniszczony. Samolot był bardzo zniszczony, bo uderzył w ziemię, tak, ale był cały. Dlaczego ja miałem wątpliwości? No z prostej przyczyny. Bo tutaj nic nie było. Oprócz kilku drobiazgów, nie? Proszę mi wierzyć, ja miałem do czynienia z wieloma miejscami, gdzie zostały zniszczone samoloty. No tego wszystkiego jest brud dookoła. No chyba, że samolot ląduje cały, mniej więcej awaryjnie, tak? I wtedy drobne, pojedyncze elementy się trafiają. No, ale tak mogło być również i tutaj, tak? Tylko, że on ktoś wbił, no, wbił się w ziemię. Prawdopodobnie, jeżeli to jest to miejsce, no musi być to miejsce. No niemniej jednak coś znalazłem, pokażę to Państwu. Parę elementów znalazłem, które jakby nie wyjaśniały sprawy od początku, które zmusiły mnie do głębszych badań takich identyfikacyjnych, nie? To jest kilka elementów. Podejdźmy, żeby to Państwu dokładnie wszystko pokazać. To są tylko te rzeczy. Proszę spojrzeć, nie? Co to jest? Bawiłem się kiedyś elektrotechniką, więc już krótko powiem. To jest kondensator, tak zwany trymer, zmienny, stosowany w radiach w łączności. Gałką się kręciło i zmieniało się częstotliwość, zakres fal. Coś takiego, proszę zobaczyć. Jakaś gałeczka druga, jakiś przełącznik wielopozycyjny, no. Prawdopodobnie też jakaś łączność, tak? Filtr, typowa budowa jakiegoś filtra WC wysokiej częstotliwości, tak? Prawdopodobnie w tym stylu też łączność. No i najciekawszy element. Wirnik. Wirnik od silnika, od prądnicy, tak? Typowy wirnik, no wirnik jak to wirnik, maszyna prądu stałego z komutatorem, no tak, tylko w tym wirniku jest coś bardzo specyficznego, posiada dwa komutatory. I to wzbudziło moją ciekawość. W dwa komutatory zaopatrzone są tak zwane elektromechaniczne przetwornice napięcia. Nie? Są to wirujące transformatory, urządzenia służące do podwyższania bądź obniżania napięcia w różnych celach, do wykorzystania w łączności. Głęboka analiza, dalsza analiza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, doprowadziła mnie do takiej informacji, że jest to element przetwornicy napięcia służącej do zasilania radiostacji. No więc tak. Jeżeli przetwornica napięcia, no to w ogóle łączność lotnicza, jeżeli zakładamy, że to jest... No musimy założyć, że tutaj rzeczywiście było wrakowisko, miejsce upadku. No to zakładamy łączność lotniczą, łączność radiową lotniczą. No w tym momencie raczej nie ma o czym rozmawiać, jeśli chodzi o samoloty radzieckie, bo ponieważ no, to tam u nich z łącznością tu było w ogóle beznadziejnie. Większość to w ogóle nie miała, jeżeli miały, to miały tylko odbiorniki, nadajnik miał dowódca na przykład eskadry i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście od razu ukierunkowało mi to na Luftwaffe niemiecką. No i tam pojawiła się cała masa różnych rozwiązań właśnie, łącznie z tymi
z tymi elektromechanicznymi przetwornicami napięcia zasilającymi radiostacje niemieckie typu Funkgerät, czyli sprzęt radiowy, różnych typów, cały asortyment typów, tak? Więc no, gdzieś tam już doszedłem do wniosku, że tak, być może jeżeli samolot spadł cały, tak, być może doszło do tylko częściowej fragmentacji. Większość ludzi zutylizowali po wojnie. Udało się cały wrak stąd wydobyć, wywieźć do skupu złomu. No pozostały drobiazgi. Gdzieś tam po wojnie ludzie jeszcze pozbierali resztki. Detektoryści zrobili swoje przez lata. Więc pozostało tylko to, co pozostało. No tak, ale w takim układzie samolot niemiecki przyjmujemy, ale jaki samolot? Także w Leju tak naprawdę nie udało się znaleźć nic więcej, no to postanowiłem spenetrować okolice. I proszę sobie wyobrazić, że właściwie nie znalazłem prawie nic. Kompletnie nic. Ja byłem zszokowany, dlatego nie dawałem wiary panu, no ale to już zostawmy. Prawie nic. Serce podskoczyło mi niesamowicie do gardła, kiedy znalazłem jedną rzecz. Właściwie dwie rzeczy. Najpierw zwykła aluminiowa blaszka pokiereszowana. No jak to zazwyczaj. Właśnie to się znajduje w wielu elementach, zazwyczaj w miejscach katastrof. Tak? Tu nie ma wątpliwości. Ale ten element już obudził czujność poszukiwacza i dał nadzieję na jakąś tam identyfikację. Bardzo charakterystyczny element. Przynitowany kołnierz od klapki rewizyjnej. To jest element, który bardzo często widzi się w samolotach, zwłaszcza w samolotach niemieckich. Nie? Okrągłe otwory rewizyjne, klapki montowane, przykręcane. Tutaj to są takie specjalne śrubki, uchwyty. I już, no dobrze, może podejdę bliżej, żebyście mogli lepiej to zobaczyć. Nie? Czyli po pierwsze, ten element okrągły, możliwość zmierzenia średnicy, bo to jest bardzo ważne, jeżeli będziemy chcieli identyfikować. Fragment blachy, która również kończy się, bo płatowiec, zwłaszcza skrzydła samolotu, przecież to są fragmenty blach nitowane do konstrukcji, nie? Więc to wszystko dało nadzieję po żmudnej identyfikacji, dało nadzieję na identyfikację samolotu. Malowanie, oczywiście założyłem malowanie również, to wszystko wskazuje na jednoznacznie na samolot niemiecki, ponieważ radzieckie samoloty raczej nie posiadały takich tych, ani Iły, ani Jaki. Mówimy o tych samolotach, które tutaj latały oczywiście, nie? Też zakładamy niemiecki samolot. Odnaleziony element to fragment obudowy klapki rewizyjnej z kadłuba bądź skrzydeł samolotu. Średnica klapki to około 12 cm. Takie klapki występowały powszechnie w niemieckich samolotach. My skupimy się jedynie na tych, które zaginęły w szerzej pojętym rejonie Bitwy Lubańskiej. Tak więc były to już nieco archaiczne w końcu wojny bombowce nurkujące Junkersy Ju-87 Stuka, dwusilnikowe ciężkie myśliwce Messerschmitt Bf-110, doskonałe myśliwce Focke-Wulfa FW-190, oraz najbardziej znane Messerschmitt Bf-109. Szczegółowa analiza konstrukcji wymienionych samolotów pozwala z wysokim prawdopodobieństwem wyeliminować pierwszą trójkę. Zarówno Junkersy, jak i Bf-110 posiadały klapki znacznie większych rozmiarów lub w innej konfiguracji obszywki, a Focke-Wulf miał je po prostu inne. Zatem na placu boju pozostał Messerschmitt Bf-109. Klapki o średnicy około 12 cm znajdują się po obu stronach skrzydeł samolotu. Na górze w części środkowej i od spodu w okolicy komory podwozia. I to ta klapka wydaje się najbardziej prawdopodobna, ponieważ układ blachy poszycia wokół jest niemal identyczny z odnalezionym fragmentem. Za nami najbardziej znana maszyna II wojny światowej, niemiecka maszyna myśliwska Messerschmitt Bf 109, w wersji starszej, w wersji G6,
wersji, która już właściwie nie była stosowana w czasie Bitwy Lubańskiej. Wtedy mieliśmy już do czynienia z wersjami typu G14 na przykład, o ile dobrze pamiętam. Także model z 1943 roku. No ale jest muzeum i szczątki tej maszyny również w kilku miejscach w Lubaniu udało się odnaleźć. No więc tak, zakładając rzeczywiście, że był to Messerschmitt Bf 109, no oczywiście trzeba było sięgnąć do źródeł i spróbować poszukać, o jaki konkretnie samolot chodzi. Dysponuję danymi archiwalnymi jednej z jednostek przeciwlotniczych radzieckich, które tutaj stacjonowały w Godziszowie, konkretnie 1346 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej. I szczerze powiedziawszy, dodałem lekkiego rozczarowania, ponieważ z wykazu ogni i zestrzeleń tychże samolotów, ja podejdę, żebyście mogli Państwo zobaczyć, nie? To są bardzo drobiazgowe, szczegółowe dane, zapisane drobiazgowo. No, udało się to wszystko odczytać, oczywiście cyrylicą pisane, ale daliśmy sobie radę. Widzimy okres walk, mniej więcej 28 luty. Tutaj mamy 1 marzec, 2 marzec, 3 marzec. I spośród zgłoszonych zestrzelonych samolotów nie mamy tutaj Messerschmittów, nie? Mamy tu FW-190, U-87, 190, ME-110, jest Messerschmitt, ale BF-110, nie? Nie ma BF-109, nie? Ale to nie szkodzi, ale to jest naprawdę nieistotne, ale przy okazji teraz, zaraz powiem dlaczego, ale przy okazji teraz chciałem Państwu pokazać jedną rzecz, nie? Mamy szczyt Bitwy Lubańskiej, nie? Zobaczmy, tu są daty, powiedzmy 19 luty, 20 luty, to są podane liczby przelotów samolotów niemieckich, czyli widzimy tam po kilka samolotów dziennie, powiedzmy tak, i do czasu kontrataku niemieckiego spod Lubania, czyli mamy 1 marzec i proszę zobaczyć, ile tych samolotów, tak? 1 M110, 2 M109, 4 FW-190, 6 FW-190, później mamy 2 marzec, to już są ilości naprawdę 4, 6, 6, 6, 10, do szczytu nawet o 14.30 3 marca 20 samolotów FW-190, czyli potężne wsparcie lotnicze niemieckiej Luftwaffe dla niemieckiego kontrataku. To wszystko rejestrują Rosjanie. Dziennie w tych dniach szczytowych walk tych przelotów jest naprawdę dużo. Pojedyncze samoloty udaje im się zestrzelić, to tutaj zapisują, no ale nie ma w tym wszystkim Messerschmitta BF-109. Natomiast prawda wygląda, jak to wygląda od strony niemieckiej, drodzy Państwo. Książka mojego autorstwa w osłonie trzeciej pancernej. Jeżeli spojrzymy na straty niemieckie z tego okresu, ja pokażę nawet 3 marzec BF-109 G14, rejon Studnisk Dolnych, tak? Są te Messerschmitty BF-109, okolice Mirska, gdzieś tam dalej, tak? 3 marzec BF-109 G14, okolice Lubania, mamy pierwszy samolot. Później pojawiają się FW-190, nie? To jest cały rejon, nie tylko Lubania, ale i rejon Zgorzelca, powiedzmy tak. Ale co ciekawe, co jeszcze chciałem Państwu powiedzieć tutaj, że bardzo dużo z tych zestrzeleń to są lokalizacje po prostu nieznane. Brak danych, nie? Są to i Focke-Wulfy, tak?
i Messerschmitty, to akurat mamy Focke-Wulfy, z Focke-Wulfami do czynienia, tak? Ale jest bardzo dużo tych samolotów, gdzie lokalizacja jest nawet Dornier do 217, gdzie te lokalizacje są nierozpoznane. Także tym się absolutnie nie wolno sugerować, a jest to tylko zakres dat dotyczący Bitwy Lubańskiej, tak? Więc intensywność, ogromna liczba samolotów utraconych, ciągle to powtarzam, bo tego się nie docenia, ogromna liczba samolotów utraconych w czasie Bitwy Lubańskiej, nie tylko i przed, i po również, tak? Wskazują na to, jak wiele tu się działo w czasie wojny. Ten samolocik, który tutaj, bo na pewno on był, przyjmujemy, że to jest Messerschmitt B-109, w jakiej wersji nie wiemy, ale przyjmujemy, że rzeczywiście był. Załogi nie udało się zidentyfikować i nie uda się już na pewno nigdy tego zrobić, no, ale jednak potwierdza to fakt tych intensywnych działań, tej kolejnej tragedii lotniczej, jaka miała tutaj miejsce, właśnie tu pod Goliszowem, zaledwie kilka kilometrów na północ od Lubania. Dziękuję. Nawiasem mówiąc, proszę sobie, mamy piękny pejzaż, proszę sobie wyobrazić, Niemcy mieli przekitranę tutaj. Tam w tle doskonale widoczny Godzieszów, nie? Rozlokowane sowieckie baterie przeciwlotnicze. Wszystko jak... Wszystko na oku, wszystko doskonale widoczne. Samoloty przy takim niebie pięknie widoczne, więc ostrzał mógł tutaj przebiegać w taki kontrolowany sposób i niejednokrotnie skuteczny. Stąd ta liczba tych zestrzeleń. No współczuję, straszne czasy. Współczuję lotnikom,